Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwegert, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dziś, Szanowni Państwo, mówimy o wielkim ubóstwie Kaczyńskiego, Morawieckiego, Dudy. 2,5 miliona Polaków żyje w skrajnym ubóstwie, a ponad 17 milionów poniżej minimum socjalnego. Tak wynika z danych za 2023 rok, które Wirtualna Polska publikuje jako pierwsza. To jest, Szanowni Państwo, tekst Patryka Słowika z wczoraj. To najgorszy wynik od 2015 roku: dotkliwie wzrósł poziom biedy wśród dzieci, seniorów i osób niepełnosprawnych. Tutaj doszło, szanowni państwo, do gigantycznej wpadki, bo początkowo zaczęli te dane podawać politycy PiS, między innymi Michał Dworczyk. Dopiero jak im ludzie zaczęli zwracać uwagi, że to jest recenzja ich rządów, na koniec ich rządów, no bo oni do rządy oddali 15 grudnia, to są dane za 2023. Czyli w 100%, szanowni państwo, to jest to, co mówiliśmy wam, że PiS po prostu to jest, to były rządy polskiej biedy. Oni, szanowni państwo, rozdając pieniądze z budżetu, Wcale nie naprawili sytuacji najgorzej za, za tego. Pamiętajcie, że te 800 zł dziś to jest 400 zł z roku 2015. Czyli tak. wartość nabywcza, siła nabywcza pieniędzy, które daje Polakom rząd w formie tego grantu, który wprowadził PiS, spada. Dlaczego spada? <laughs> Dlatego, że taki jest mechanizm. Oni uruchomili mechanizm, e, który e, jest mechanizmem e, okradania ludzi przy znieczuleniu. Wiecie Państwo, e, na przykład podatek VAT nazywa się bezbolesnym, bezbolesnym skubaniem gęsi, ponieważ jak zada, zada się pytanie, to spora część Polaków odpowiada, że nie płaci VAT. -u. Wiecie Państwo, e, mówi się, że VAT płacą firmy. Owszem, ale to prawda, ale nie cała prawda. Bo przede wszystkim VAT to jest podatek od towarów i usług. Idąc do fryzjera, idąc na, na zakupy, w większości wypadków płacicie VAT. Bo płacicie VAT y, za usługę, chyba, że usługodawca nie, nie rozlicza się jako wartowiec, i płacicie VAT za kupno w sklepach. Najprościej to widać, jak wejdziecie do tego, jak dostaniecie paragon w sklepie, to tam sobie możecie zobaczyć, ile tych podatków płacicie. I jakie to są pieniądze. Że to są po, po, VAT jest od 5% do, e, szanowni państwo e, 23% od zera można też powiedzieć, bo są niektóre rzeczy zwolnione z VAT-u. Na przykład ta książka, szanowni państwo, e, to jest e, Holub, e, polecamy Piotr Wroński, szanowni państwo, bestseller, e, sprzedaliśmy tego e, w tej chwili prawie 3300 sztuk. Zostało jeszcze 200 sztuk z tego około 200 sztuk e, z tego e, drugiego e, nakładu choluba, zleciliśmy już trzeci dodruk. Więc kto z Państwa jeszcze nie ma to, a, a chce być pewnym, że nie będzie za chwilę przestoju parodniowego, no to zapraszamy, polecamy. I tu, Szanowni Państwo, VAT na książki jest obniżony i wynosi 5%. To znaczy z tych 80 zł, które kosztuje ta książka, ona ma tam 830 parę stron. Minus to Minus tak. to, mi, to jest 5% z tego, to trafia do... Skarbu Państwa, który pobiera sobie podatek. Ale na przykład od historii bez cenzury podatek y, jest obniżony na gazety. Tutaj kosztuje 8%. To jest obniżony podatek. Tu widzicie Państwo, obniżony jest 5%, a na czasopisma jest obniżony do 8%. Z 23 to jest tak zwany VAT ulgowy. Historia bez cenzury, Ale to taka dygresja. To jest to bezbolesne skubanie ludzi. Czyli PiS rozdając pieniądze, Szanowni Państwo, w ciągu 10 lat Prowadząc tak zwaną aktywną politykę socjalną, doprowadził do zwiększenia ubóstwa społeczeństwa. Szanowni Państwo, to, to jest wstrząsające. To znaczy, aktywna polityka redystrybucji powoduje zwiększenie ubożenia. Dlaczego? Dlatego, że należało robić to zupełnie inaczej. Należało łączyć zachęty finansowe z pracą. To by zupełnie inaczej wyglądało, szanowni Państwo. Zwróćcie uwagę, że w 2016 roku uczciwie jeszcze, albo można powiedzieć uczciwiej, mówił Mateusz Morawiecki, że cały program 500 plus jest jedną wielką inwestycją w rozrodczość, w demografię i że jest na kredyt. Dziś, szanowni Państwo, koszt tego programu to jest ponad, bo już jest, 800 to jest ponad 70 miliardów złotych. Korzyści rozrodczych z tego nie ma żadnych. Jest to po prostu, zostało to przez PiS wprowadzone, i nie ma takich odważnych, którzy by, niestety, nie ma ludzi odważnych, którzy przyjdą i powiedzą, że należy to zlikwidować. A ja powiem inaczej, szanowni państwo, należy to po prostu powiązać z pracą. To znaczy, żeby skończyć sytuację, bo Pisto dał swojemu elektoratowi na wschodniej Polsce, bo jak ktoś tam ma, powiedzmy, sześcioro, siedmioro dzieci, to nagle stał się kryzusem na, 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 na te warunki wiejskie. gdzie tego, że nagle, szanowni państwo, nagle się pojawiały kwoty. Jarek dał. I Jarek dał, i PiS dał. I to, jest taki, bo to są ludzie, którzy nagle zaczęli po prostu betonować. Jarosław się trochę potem zdziwił, że dostał w Ciry na, we wschodniej Polsce. Panie Jarosławie, my się przyznajemy do tego, że mieliśmy tam po, poza waszymi radarami gazety. Zaczęliśmy tam wydawać. To kosztowało, tam się znajomi się zrzucili. To kosztowało parę milionów złotych. To była taka czysta, niczym nieskażona akcja edukacyjna, informacyjna do pańskiego elektoratu. Cieszymy się, że pan, jakby to powiedzieć, docenił. Bo to w tym powyborczym wystąpieniu był ten żal, że Polska Wschodnia nie doceniła. Myśmy tyle kasy tam wrzucili, tyle forsy, a oni, e, oni nas zagłosowali mniej niż, niż wcześniej. E, to, to jest wstrząsające, że wzrasta poziom ubóstwa i e, w tej chwili PiS próbuje o, 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 odżegnać się od tej sprawy, bo najpierw zaczęli podawać te dane, a dopiero potem ktoś ich... E, tego. Raport ten jest trząsający, to jest dane znajdują się przygotowane przez polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu. Raport jest oparty na statystykach oficjalnie publikowanych przez agendy krajowe i międzynarodowe nie ma tu pola do subiektywnych odczuć. To też jest cytat z tekstu pana Patryka Słowika. Drastycznie wzrost to jest to teraz z raportu ubóstwa skrajnego i sfery niedostatku powinny wstrząsnąć społeczeństwem i politykami. Celem jest całkowite wyeliminowanie ubóstwa skrajnego oraz znaczne ograniczenie sfery wykluczenia społecznego. To tego. I teraz najważniejsza informacja z raportu jest taka. Skara, skrajne ubóstwo wzrosło w sposób dramatyczny. Tak, w 2022 roku poniżej egzystencji, poniżej minimum egzystencji żyło 1,7 miliona osób. Tak w 2023 roku 2,5 miliona. Czyli, Szanowni Państwo, z roku na rok to się pogarszało zarządów PiSu, Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że Jarosław Kaczyński i jego polityka była nastawiona na posiadanie jak największej klienteli Tomku. Bo byliśmy pierwszymi ludźmi, którzy o tym mówili ja częściej, bo się tym bardziej zajmuję tym, tym mniej w tym sensie że, że, że to jest moja broszka ale to się u nas pojawiało po prostu to, że PiS produkuje biedotę że PiS wcale nie jest zainteresowany wyciąganiem ludzi z biedy bo ci, którzy wyjdą z biedy przestają być klientami PiSu i to jest takie to jest dokładna kopia tego, szanowni państwo, co w 2019 roku napisałem Taki profetyczny tekst, że y, PiS kieruje nas w stronę Wenezueli. I wszyscy, i, i wszyscy wtedy mi mówili, bo wiesz, to, to ludzie tego nie rozumieją, że wartość pieniądza spadła pomiędzy rokiem 2015 a 2023 o 60%. Ludzie nie rozumieją, że PiS ich okradł, że zabrał im pieniądze. Żywności że... wydrenował po prostu. Ale też obniżył pensję, dlatego że jeżeli, że jeżeli zarabiałeś 10 tysięcy złotych w 2015 roku, to mało komu, mało kto ma tak silną pozycję negocjacyjną, żeby sobie podnieść tą pensję do 16 tysięcy złotych w roku 2023. Zwykle to jest właśnie taki. Powiem tak, jak, jak, jak udało mu się obronić na 14-15, to jest pewnie zadowolony. Ale i ta, bo formalnie zarabiają, wydaje mu się, że zarabia więcej, ale faktycznie zarabia mniej. I to jest ogromny dramat, że ludzie nie rozumieją, jak PiS ich okradł. Tak, tam jest, tam jest kilka tych, tych takich niezwykle ważnych zaniechań PiSu. Wczoraj powiedziano o jednym, o czym też mówiliśmy wcześniej, to znaczy o tym wykluczeniu komunikacyjnym. Przecież zobaczcie Państwo, to jeżeli. Spojrzeć na te wszystkie dane statystyczne, to zapisu zostało zlikwidowanych najwięcej linii lokalnych, tych kolejowych, najwięcej linii PKS-ów. Przecież to jest dla tych ludzi wykluczenie praktycznie z życia. Rozumiem, jeżeli chodzi jeszcze o starsze osoby, no być może jakoś jeszcze. Yy, aż tak tego nie potrzebują. Ale jeżeli chodzi o młodych ludzi, no przecież jeżeli gdzieś są ograniczone te kursy tych PKS-ów czy, 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 czy tych pociągów, jeżeli się okaże, że nagle ten człowiek praktycznie nie ma jak funkcjonować, do szkoły musi pójść taki, do jakiej dojeżdża autobus, prawda? Zobaczcie. Coś, co jest niezwykle istotne dla, dla młodych ludzi, to znaczy jakieś funkcjonowanie w, w społeczeństwie, życie towarzyskie czy kulturalne, nie ma szansy, bo, bo nie ma autobusu, pieniędzy nie ma na to, żeby jeździć swoim transportem, bo, bo dużo ludzi jest bardzo biednych. To właśnie było to uderzenie. Zamiast te wszystkie mrzonki dotyczące CPK, które jest potrzebne ale nie w tej formie, Trzeba było wspomóc tych ludzi, żeby nie było, żeby nie mieli tego wykluczenia cywilizacyjnego, komunikacyjnego. Widzicie, trochę się ruszyło z internetem. No jest mnóstwo miejsc, w którym internetu po prostu nie ma. Jest duży problem. Trzeba było to zrobić, żeby ten internet do tych ludzi docierał no całkowicie zaniechany pomysł, ale to jest to lobby sejmowe, to już tak, tak jak Janek mówi, lobby kolekcjonerów mieszkań, no bo tutaj no nikt nigdy nie zrobił niczego po to, żeby... A to powiedzmy ludzi. wprost, A? powiedzmy wprost o co chodzi z tymi mieszkaniami, to jest tak szanowni Państwo, że... Toż tam jeden się z tych wiceministrów powalną tekstem, że ludzie oczekują, inwestują w mieszkania i oczekują tego, że ich ceny nie będą spadać. I już za to, szanowni państwo, facet powinien wylecieć z rządu, bo, bo mieszkania w Polsce należą na najdroższych na świecie, najdroższych w Europie, proporcjonalnie do zarobków, to to w ogóle jest dramat. Jeżeli chcecie, chcemy, aby w Polsce była ruszyła demografia, to trzeba to zrobić. I państwo, i tu nie da rady zrobić tego bez państwa, wiecie państwo, ja jestem, byłem i umrę jako liberał, bo parę osób mi mówi, że ja się że zdradziłem ideałem liberalnym. Mówię: absolutnie nie znajdziecie, nie znajdziecie u mnie tego ani jednego słowa. Po prostu ja popieram w tej chwili takie rozwiązania, które służą polepszeniu ogólnej sytuacji, a nie państwa mojego idealnego. Moje liberalne, wolnościowe przekonania nie zmieniają stanu rzeczy, że nie można zostawić tutaj wolnego rynku w zakresie mieszkalnictwa, bo, bo, to, bo, to, bo tam jest, mamy do czynienia z, ze zmową banków, ze zmową deweloperów, ze zmową posiadaczy gruntów, którzy spekulują na tym. I państwo po prostu musi wejść i przede wszystkim uderzyć w ceny gruntów. I w momencie, w którym państwo by weszło i zaczęło budować, tu nie chodzi o to, bo wszyscy mają skojarzenia z tego, że to, że to jest PRL. To ja wszystkim zwracam uwagę, że jak wyglądała Polska bez wielkiej płyty, która jest tam. Nie mielibyśmy gdzie mieszkać, gdyby Jerek nie zrobił fabryk domów, to, tak, to pomyślcie tak, sobie tak, Państwo. A, z, a, zróbcie, a teraz wyobraźcie. Czy zna się to... wychowało w tych domach fabryki? No, ale i domakiesz. Ale, a, mieszkam w tych ale a wyobraźcie sobie teraz zrobienie tego w sposób uczciwy, nowoczesny, e, czyli e, że państwo zaczyna budować i e, sprzedawać w taki sposób tego. Oczywiście. Czy to uderzy w posiadaczy mieszkań? Absolutnie. Bad, szanowni no państwu, jest. Ja, ja działam, jakby to powiedzieć, mówiąc te rzeczy i pokazując, działam na niekorzyść mojej rodziny. Tak. Gdzieś ma tam ulokowane aktywa, natomiast to są, szanowni państwo, pra prawda i tutaj się nie ma co obrażać na to, jeżeli politycy, którzy mają poupychane właśnie te 12 mieszkań, bo tam gdzieś usłyszałem o jednym z, wi z wiceministrów, który ma 12 no. mieszkań, ale pobiera dodatek na to, żeby mieć trzynasty. Powiem szczerze, tak, szanowni Państwo, e, jako zdecydowany liberał, wezmę każdą kwotę. Pamiętam, że do mnie pisano, że jak ja krytykując pis, mogę pobierać na dzieci 500 plus i e, uwaga, dodatkowo jakim prawem jeszcze e, bioro, wziąłem zapomogę tą dla przedsiębiorców. Dziennie Państwo, tak cię goli i tak nas goli, że naprawdę. Nie, to, to... Szanowni Państwo, to, 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 to tak, tak jak nas... z skóry nawet nie pozwala od. Tak, momentu. znaczy właśnie to jest tak, że państwo w Polsce prowadzi, to jest świetne porównanie Tomku, że do, do, dobrzy hodowcy to strzygą owieczki, a nie, a, nie, a nie po prostu robią tak... Trawnik się wycina do, do jakiejś wysokości, a nie... nie, a nie żeby robi, tam raczej... owieczki z, w zimę z, z... Po prostu nie ma nic, no tak. No, żeby znaczy... zima padły. W ja bądź... to zobacz, zobacz prostą zależność. I to jest taka kwintesencja tego, co robił PiS. W czasie, kiedy tam, gdzie jest dużo elektoratu pis jest, powiedzmy w Radomiu. W okolicach Radomia, kiedy otwierali, wydawali olbrzymie pieniądze na lotnisko, które no, naprawdę wymaga mnóstwo pracy, jeszcze i pieniędzy, żeby zostało włączone w ten system portów lotniczych, które będą przynosiły zyski. Nie to, co wymyślali, że nie z lotniska zbieży do Afryki, z Radomia. Wydali takie pieniądze i zlikwidowali praktycznie PKS w okolicach Radomia. Rozumiecie Państwo? Czyli macie puste lotnisko, gdzie wyrażenie przez pewien czas załatwiały się ptaki, widać było to niszczenie tych pieniędzy i linie, które były zamykane. Ludzie nie mieli, jak dojechać do Radomia, nie mieli, jak co zrobić. To, to, to jest ta polityka PiSu. To, to jest to, co zrobić. I z drugiej strony, mowa Jarkowy Jarek daje 13, 14 emeryturę i z drugiej strony Glapiński i, i, i reszta z tymi swoimi działaniami proinflacyjnymi, no, czyli drenowanie portfeli Polaków. Te wszystkie rzeczy związane, tak jak ty, ty mówisz, że przeforsowane ustawy o tym, że właścicielem apteki może być tylko aptekarz, czyli tutaj też no, ceny leków, łup od razu, czy polski wał, czyli zrobienie tego, Szanowni Państwo, że nagle Kaczyński na siłę myśli, że ludzie prowadzący jakieś biznesy, powiedzmy, tam, Middle Class, będzie ogołacana dla tych, którzy de facto nie pracują. No to, to ja powiedział, że, że do marca w marcu to się ryło, mówiąc brzydko, to, to poszło, bo, bo oni oni tak to wszystko nawet tego nie policzyli dobrze. Ale dalej, to w tej chwili takim prostym językiem mówiąc, to się odbija szkawką To się odbija szkawką to, to jest wielki problem, bo okazuje się, że te wszystkie rzekomo osiągnięcia Kaczyńskiego, niedułuka, który mm, chciał tak wspomagać i tak niszczyć przedsiębiorców, to znaczy ustawiać, regulować chociażby tą płacę minimalną. Bo, proszę Państwo, no, nagle Polska się przestała być krajem atrakcyjnym dla inwestycji. Z Polski wychodzą duże inwestycje i nagle tutaj są awantury. No dlaczego Beko wychodzi tureckie, gdyż powinno produkować? No powiedzcie Kaczyńskiemu, po co zrobił? Byliście potrzebni i gdyby nie było tego obciążenia takiego i, te, i, i tego, tej niewiadomej, co będzie? Czy dalej znowu was, niezależnie od tych inwestycji, to, to byście pracowali, to by się opłacało. Nie, to, to, był, to był pomysł, żeby... Klasę, która na niego nie głosuje, bo on wie, że ta middle class na niego raczej nie głosuje, czy, czy tak jak on, on dzisiaj w tym swoim speech'u opowiadał, że nam brakuje trzech pokoleń do niego, czy jeszcze nie, ja nie, nie wiem, że, że on, on się uważa za jakiegoś naprawdę, szanowni państwo, człowieka, człowieka przedstawiciela inteligencji, czy, czy jakąś kasty. Ja jestem zszokowany, znam historię pana pan Kaczyński, Kaczyńskiego, ja nie wiem, nie wiem naprawdę, się, chyba. Wyższa Kultura Wschodnia, ta, tam z odescy czy skąd tam by tam, żeście byli tacy <laughs> niebywale, nie, 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 niebywale, tak powiem, dostąpiliście, dostąpiliście e, te, te, tego, tego m, daru, że żeby, żeby jesteście taką, taką inteligencją polską, nie wiem, nie, ja nie wiem, to, to ciężko poszukać, to już, ja bym wrócił do tych tematów wojennych, starachowic tam mówili o, o różnych, różnych tematach, ale zostawmy to, to nie na teraz jest i... Szanowni Państwo, to Kaczyński spowodował to rzeczywiście to działanie, to wykluczenie społeczne. To te jego, te jego zsumowane działania i jeżeli chodzi o tą grabież pieniędzy, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, jeżeli chodzi o te wykluczenie społeczne de facto jego elektoratu. No bo jeszcze raz, Szanowni Państwo, to jest niedoceniane przecież Wykluczenie komunikacyjne to jest wykluczenie społeczne. No to jest podstawowa sprawa. Dobrze, że wczoraj Tefan zrobił, zrobił o tym, o tym program. Ja też, też się z tym spotykam i wiem, jak te dzieciaki mają, mają kłopot. I jeżdżę na Warmię i Mazury, znaczy teraz mniej, bo, bo jestem chory, ale wiem, że tam są duży, duży, duży problem, żeby te, te dzieciaki mogły gdzieś się spotykać, mogły gdzieś funkcjonować, mogły jakoś, jakoś wybrać sobie szkołę, którą chcą, jeżeli mieszkają gdzieś już dalej od tej, od tej szkoły. Wiecie, no, my wychowani tak jak Janek, ja, część państwa w jakichś, jakichś miasta, gdzie tutaj się jakoś to życie inaczej skupiało, a tamte dzieciaki, no to są prosaiczne rzeczy, bo myślcie sobie, jakby nas w tym wieku, w tym wieku dorastania, nagle wyłączono, i wracasz do domu, i nie masz gdzie pójść, i jeszcze nie masz internetu, i masz taki, no, no to jak to wszystko wygląda? To zrobił Kaczyński. To zrobił Kaczyński właśnie. Ale, ale przede wszystkim on okradł ludzi. Mechanizm... No właśnie ten sposób okradł, no, Ale Przede to wszystkim to jest ten mechanizm, w której państwo niby daje, ale tak. jednocześnie zaczęło zabierać. To było to wielkie wywłaszczenie z lat 2020-2023, gdzie uruchomiono po prostu odsysarkę pieniędzy przy pomocy inflacji. Czyli odessano kasę z rynku, Kasując przede wszystkim, Szanowni Państwo, uderzono w najbiedniejszych, tych, którzy mieli po 10, 20, 30 tysięcy oszczędności, którzy mieli za mało, aby z tych oszczędności coś dobrego zrobić, zainwestować w coś, albo na przykład mieli nawet większe oszczędności, zbierali na mieszkanie. Mieli 150, 200 tysięcy, chcieli mieć duży wkład własny i nagle wszedł PiS z tą swoją PiS inflacją i odesał im kasę. To znaczy, zrobiłem z tych 150 tysięcy, zrobiłem 75. I to jest, Szanowni Państwo, rzecz, która nie do końca jest zrozumiała. Ja miałem kiedyś rozmawiałem z człowiekiem, po którym napisałem tekst, który się cieszył ogromnym, ogromną popularnością, to był temat okładkowy, kłamstwo inflacyjne. Właśnie o tym, jakim mechanizmem jest inflacja. Szanowni Państwo, ta wielka inflacja, która jest grabieżem, grabieżą tak naprawdę. Ta polska inflacja o tym długo zrobię ważną rozmowę z analitykiem Grzegorzem Pytlem. Przygotowujemy się do tego, który stworzył model, który pozwala określić, jaka inflacja jest korzystna dla gospodarki. Bo uwaga, ja kiedyś byłem wychowany w duchu szkoły austriackiej, która uważała, że każda inflacja jest złodziejstwem i że należałoby dążyć do tego, żeby inflacji nie było. Natomiast on udowodnił, muszę przyznać, że zrobił rzecz fenomenalną, godną nagrody Nobla z ekonomii, udowodnił, że inflacja na określonym poziomie jest konieczna do tego, żeby był wzrost gospodarczy. To znaczy, bez inflacji nie ma ryzyka, który, które po prostu, które zmusza ludzi do działania. Trochę taka zabawa w bieganie do koła krzeseł i po prostu, że no musi być, musi być taki, musi być pompręt do tego, żeby ludziom się opłacało prowadzić działalność gospodarczą, bo w przeciwnym razie ludzie żyliby po prostu starali się żyć z kapitału i w ogóle wtedy nie byłoby ludzi, którzy by podejmowali ryzyko działalności. Wiecie państwo... No nie opłaca się teraz, Janku, nie opłaca. Nie wiadomo, co państwo zrobi. No, ale to, pracownik to kosztuje twoje... takie pieniądze, pracownik kosztuje takie pieniądze i będzie kosztował za chwilę więcej. Tak, ale to jeszcze ale jeszcze tego, po drugie, wiecie, wiecie państwo, to jest, żeby, żebyście wiedzieli, no, no, większość tego biznesów na przykład takich normalnych, to prze, prze, przeżywa na rentowności typu 7-8%. No to jak macie tego, a wyobraźcie sobie, jak jest 7-8%, a jest przywalona inflacja typu 20 parę procent. No. To co się zaczyna, co się zaczyna Lepiej jak... się zamknąć jak najszybciej, bo minie się straty. Jak najprędzej. No, to, 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 jest, to jest wszystko ta ek -pis ekonomia. Oni po prostu y, rozwalali państwo. Y, Pytanie, czy świadomie, czy nieświadomie? Jeden z bardzo poważnych analityków w polskiej rzeczywistości gospodarczej, który pracuje od 30 lat, ma doktorat z ekonomii, powiedział mi, że, Andrzej, a, a, że ten, że Mateusz Morawiecki że on działa na szkodę polskiej gospodarki i robi to w interesie Niemiec. I to, jest, to było najbardziej zabawne, że PiS i Morawiecki oskarżają Tuska o bycie agentem Niemiec, a tak naprawdę oni. Ja myślę, że Jarosław Kaczyński nie miał świadomości, co robi Morawiecki, bo y, on się interesował władzą jako taką, a nie władzą. Y, to znaczy, Jarosław chętnie by podniósł poziom zamożności ludzi, natomiast on, ja myślę, że on, jak przeczytał ten tekst Patryka Słowika o tych, Danych z wirtualnej Polski, no to on najpierw pewnie orzekł, że to jest jakaś manipulacja, a potem po prostu, bo do niego nie dociera, że rozdając pieniądze, możesz spowodować zwiększenie ubóstwa. Wiecie Proszę. Państwo, jest jedna z państw świetnie zarządzanych w Afryce, nazywa się Bostwana, która wpisała sobie do konstytucji zakaz przyjmowania pomocy zagranicznej. Dlaczego, tak? bo dlatego dlatego że ta cała pomoc która była kierowana do państw afrykańskich ona konserwowała biedę a nie tego stanowiła nieuczciwą dystrybucja tej pomocy stanowiła nieuczciwą konkurencję dla miejscowych przedsiębiorców to jest trochę tak, wiecie Państwo, że te fundusze Unii Europejskiej są bardzo fajne pod warunkiem, że umiesz to wydawać, a nie, że na przykład mordujesz tymi funduszami, na przykład jakieś całe branże, że wpro, w, wchodzi się nagle, wprowadzasz asymetrię na rynek, że jedni dostają dotacje, drudzy nie dostają i idą do, do piachu. Straszne, straszne, jakby to rozrysować, szanowni państwo, nie ma czegoś takiego jak darmowe obiady. Nie ma czegoś takiego. Ludzkość, dlatego, się, dlatego ludzkość na zachodzie upada, mówię ta cywilizacja zachodnia no to nie jest jeszcze oczywiście poziom upadku, jaki znaliśmy z Cesarstwa Rzymskiego, ale widać tą krzywą. Ona polega na tym, że przepraszam, no niestety z dobrobytu ludziom się odwala. Człowiek to jest takie e, zwierzę, które się dobrobytem nie ma ochoty dzielić nawet z własnymi dziećmi, e, w, e, który e, e, po, po, po prostu. E, Trzeba inaczej zmodernizować społeczeństwo. Nawet, szanowni państwo. Janku, u... Ja Ci wysłałem ten tekst i to jest niezwykle ciekawy, bo czytajcie państwo. Bo Larry Summers dawał, dawał ludziom przez pewien czas taki. Robił taki program, żeby zobaczyć w jaki sposób, w jaki sposób ludzie zareagują, jak będą dostawali pieniądze, jak będą dostawali, jak będą dostawali dodatkowo do, do swojego budżetu i kasy, i jak to wykorzystają? I tutaj okazało się, że ludzie później później mieli. Tak, i to to nie tylko to lata. To, tam... to był eksperyment o tak zwanym tak, dochodzie gwarantowanym. Tak, także... Czyli, to jest, czyli oddawano ludziom, którzy yy, byli na biedni, dawano gwarantowane 1000 dolarów i miesięcznie sprawdzano, jak to zmieni ich jak to zmieni ich sytuację życiową. No i wychodzi na to, że nie poprawia to długofalowo e, po prostu zabija w ich inicjatywę. Tak. I to, to wiecie państwo, to jest oczywiście bardzo brutalne. To kiedyś Korwin Mikke mówił, że o dobrych artystach, że to są głodni artyści, że Ministerstwo Uch, Kultury i Rzeczypospolitej. Że żołnierz musi być głodny. Dzięki temu Nie szedłbym, masz na, świata to, zawołował, naprawdę, tak. zawojował, naprawdę Nie szedłbym tak daleko. Tak? Nie było tych wozów wiesz, z mięsem, nie było, nie było tych tych, no, tych patrzenia. Po prostu tam dalej, o tam, tam jest jedzenie, tam są panie bardzo miłe i, i tam musicie iść, tak, tak. tak. Jak, jak, jak iść. Kilku, kilku was ginię, aktualnie jestem gotowy na tę ofiarę. Decydując <grym>, tak. na Lorda Farkoda Rzeszaka. Szanowni Państwo, bieda nędza Pisu. Ponad pół miliona dzieci jest w tym. To jest naprawdę najbardziej haniebna rzecz. To znaczy, szanowni Państwo, jednym z osiągnięć trzeciej RP było to, że ta bieda, bieda spadała. I teraz zobaczcie, Andrzej Duda mówił o wielkim skoku cywilizacyjnym, i ten wielki skok cywilizacyjny na, po ośmiu latach rządów jest najgorsza sytuacja w historii, więc jest dokładnie odwrotnie niż oni mówili. Oni, wiecie Państwo, prowadząc idiotyczną politykę, rozdawania socjalu doprowadzili do e, zubożenia społeczeństwa a e, żeby im się to jakoś zamknęło finansowo to e, okradli ludzi przy pomocy inflacji czyli szanowni państwo po prostu rozregulowali gospodarkę uzależnili ludzi od pomocy która e, z roku na rok jest coraz mniejsza, bo jeszcze raz powtórzę, 800 złotych z roku 2024 jest warte mniej niż 500 złotych, Szanowni Państwo, w roku 2015. Czyli dochodzi nam do sytuacji takiej, w której po prostu ta pomoc państwa robi się coraz mniejsza. Ona się skokowo zrobiła większa między rokiem 2023 a 2024, dlatego ludzie znowu o, jak fajnie mam, dostaję, dostaję państwo, państwo mi daje. Prawda jest taka, szanowni państwo, państwo nic nie daje. Państwo zwraca częściowo koszty utrzymania dzieci. I to też tylko częściowo, szanowni państwo, bo same dochody z VAT-u na łóżeczka, na pieluchy, na e, e, zabawki dla dzieci, na mleko, na jedzonka. To wszystko, szanowni państwo, jak policzyć, to państwo, państwo po prostu z, z, zmniejszyło, na, zmniejszyło, zrobiło z, zryczałtowany zwrot części wydatków poniesionych na dziecko. Część. I to, szanowni Państwo, jak widać, kompletnie nie, nie ma żadnego przełożenia na wzrost demografii. To jest, to jest... To są stałe obciążenie dla budżetu państwa. Przecież teraz oni opowiadają, że, że Polska ma teraz taki, już jest na, na pograniczu tego deficytu budżetowego. Ale to, jest, który... ale to też jest spadek nie. w opisie. Oni, oni, Janku, oni, szanowni Państwo, e, prowadzili te m, olbrzymie kwoty, które no, my musimy dalej płacić i będziemy płacili. No, nawet już ten pomysł dotyczący... E, tej kwoty wolnej od podatku yy, powyżej, powyżej yy, 60 tysięcy. Nie, nie, nie do pomyślenia, bo zobaczcie Państwo: mamy też olbrzymie olbrzymie zobowiązania dotyczące zbrojeń, mamy olbrzymie zobowiązania właśnie dotyczące yy, tej polityki socjalnej. To PiS to rozbujał. No i później mówią: no, jak mówi się, że dzisiaj nie ma pieniędzy? No nie ma, no bo teraz trzeba zapłacić te 800, plus trzeba zapłacić zbrojenia, trzeba. trzeba e, napożyczaliście tyle pieniędzy, zrobiliście alternatywną księgowość jaką, i, jakąś i teraz teraz trzeba odsetki spłacać. No i proste, to jest takie. No nie ma tej kasy, bo wy żeście, wy żeście wzięli zobowiązania zaciągnęli. To, to tak jest, jeżeli nagle ktoś u was w domu by wziął ileś, ileś kredytów, a później powiedzieli, dobra, to teraz ty się rządź. I, i bo widzisz, jak ja, jak ja rządziłem kasą, to wtedy były pieniądze, a teraz nie, bo, bo wy nagle mówicie tak, tak, ale kredyty trzeba spłacać. Musimy płacić te raty. No i zaczynamy płacić raty, i de facto okazuje się, biedni żyją. Kto to zrobił? No poprzedni rząd. I, I oni wychodzą, jakby tego nie było, jakby o tym nie było, o czym mówi. Tak? Wiadomo, pisz to oni podnosili tę poprzeczkę, musi być 800 plus, muszą być wyższa, wyższa e, płaca minimalna i tak dalej, i tak dalej. Tak dalej. Te wszystkie rzeczy no, dla przedsiębiorców. Każdy otrzymał większe obciążenia. Okay? To Jarosław, bo Jarosław chciał dawać, pamiętasz tą no pomyłkę Jarosława, gdzie musieli zmieniać zmieniać siła założonej ja bo, tak bo, bo się stary na... gnom z... Ale sta, a, a wiecie państwo co to jest 13 i 14 emerytura, na, czy, na czym polegało to, na czym polegał mechanizm złodziejskiej manipulacji PiSu dlatego, że wartość emerytur pomiędzy rokiem e, siła nabywcza emerytury, pomiędzy rokiem 2015 a rokiem 2023 zmalała o 10% Punktów procentowych. O ile na przykład pomiędzy rokiem 2007 a 2015 wartość nabywcza emerytury wzrosła o prawie 16%, Panie Państwo, czyli to był udział emerytów we wzroście gospodarczym. Podniesiono im realną siłę, to już nie bawimy się w cyferki, tylko realną siłę nabywczą świadczenia. Tymczasem zarządu wpisu realna siła świadczenia spadła i była naprawiana nie poprzez właściwą jak powinna być, bo ta siła nabywcza e, powinna rosnąć e, emerytów wraz ze wzrostem gospodarczym i ten udział, no to może być 16 punktów procentowych, może być tego, no to jest polityka państwa, o ile, ile, ile chcemy starszym ludziom dosypać e, ze wzrostu gospodarczego. Tymczasem oni e, nie dosypali im nic, zabrali im jedną dziesiątą emerytury, Zabrali i potem ogłosili, że dajemy wam 13 i 14 emeryturę. Zobaczcie tego. To Bo są. Jarkowe Jarek. jarek, jarek tak. Ale, tak, ale to jest, właśnie Państwo, ten mechanizm po prostu obrzydliwego uzależniania ludzi i tłumaczenia, że władza jest dobra, władza im daje. Nie, Szanowni Państwo, władza ich okradła emerytów i zaczęła im oddawać w ratach, żeby stworzyć wrażenie, że im daje więcej niż inni. I to mniej niż by mieli, dużo mniej niż by mieli. Tak, ale to jest i to jest i, 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 i teraz niestety władza trochę wchodzi w buty, dodaje tą 13 14 emeryturę, zamiast, zamiast tak naprawdę powinna po prostu podnieść emerytury i przestać się wygłupiać z tymi 13, 14, a po prostu podnieść emerytury do takiego poziomu, w jakim one by były normalnie, gdyby nie Jarosław Kaczyński. Tylko oni, zaczynamy wchodzić w tą licytację pod hasłem, że no nikt nie powie, że publicznie z rządów, że 800 plus jest z tego, bo Jarek wyjdzie i mówi, a widzicie, mówiłem, mówiłem, że przyjdą i, i, i będą zabierać, przyjdą i, i będą zabierać. W efekcie mamy... przegrane wybory. Kolejny. Tak, tak, tak kompletnie, tak. Mamy kompletnie debilny system, e, powodujący zubożenie społeczeństwa i który zawdzięczamy Jarosławowi Kaczyńskiemu, który wymyślił to tylko i wyłącznie po to, żeby dorwać się do władzy. Zobaczcie, tak, że e, ja, ja jestem pełen podziwu dla socjotechniki Donalda Tuska e, w, i dlatego, co on robi. Natomiast, no, ni niestety powiem, że te Mistrzostwa Świata w Psuciu Państwa, one, no, powiem tak, dowolę, żeby wygrywał te Mistrzostwa Donald Tusk czy Jarosław Kaczyński, ale powiem Państwu, zobaczcie, tutaj, co robi, jak ładnie gra Tusk. Ograł ich najpierw na linii rozdawania kasy. Mądrym, mądrym szanowny państwo, mądrym socjalem było to Babciowe. Czyli to był ten moment, w którym dajemy kobietom za tego. Natomiast, już podsumowując, zobaczcie, jak on pięknie zabrał im złoto w postaci imigrantów. Czyli po prostu w las, po prostu odsuń się Jarek, ja, ja, ja będę teraz bronił. Dobra, genień. jak chcesz, to zrobię jak, jak chciałeś. Tak. No. Nie, zrobi, nie, zrobił więcej. No, Unia się zgodziła. No, przyjeżdżać, pomagać. Macron już przyjedzie, przyjeżdża no. obejrzeć granicę i się dołoży. No. I nagle po prostu wjechał, wjechał mu w, e, tego i zabrał mu to złoto i, i ten, Jarosław, ten Jarosław jest po prostu... Kwiczy. Tak po prostu jak, jak tego... Kwiczy normalnie. Kwiczy. Szanowni, szanowni Państwo, historia bez cenzury, no po, po, po tego, historia bez cenzury w dobrych kioskach, w dobrych empikach na capitalbook.com.pl. tam możecie Państwo kupić też archiwalne numery naszych pism, ale trzeba się śpieszyć, bo ostatnio zaczęło ich schodzić, w tych archiwalnych już nie zostało dużo. Niektórych numerów w ogóle już nie ma. Niestety, szanowni Państwo, nie dodrukujemy numerów archiwalnych. Mamy, szanowni Państwo, mm. holub w dobrych, że tak powiem, dwóch księgarniach, czyli Hognot, czyli Nasza na Nakra, capitalbook.pl na zagranicę, na, za, 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 za e, pobraniem, a także e, dla tych, którzy chcą wpłacać na konto, a nie, e, a nie tego, to tam właśnie na kapitol jest. E, przypomnę też oczywiście o e, historii ekspert i szanowni państwo, o e, historii na weekend. Szanowni Państwo, a jeszcze dla tych, którzy nie zarejestrowali, Tomek prowadzi własny kanał i tam zaprasza dziś na materiał o pani prokurator Ewie Brzosek, namawia rządzących, aby się od i tak dalej, od niej. Tomku. Tak, w końcu. Panie Jarosławie, pan Jarosław po 17.30. Pan ma szczęście, że my nie możemy publicznie aż tak w takim do tak szerokiej liczby osób... Odpowiadać na to, co pan robi. No wychodzi, wyszedł dzisiaj y, Suski w Sejmie i, i wykrzykuje i, i mówi y, z konstytucją w dłoni: argumenty z za onetem. Donald Tusk złamał ją swoim przemówieniem po orędziu prezydenta. Nad dorędzie nie czyni się debaty. To złoni konstytucji przez Tuska. Proponuję dać wszystkim posłom konstytucję, żeby poczytali. Panie Suski, czy pamiętasz pan resumpcję? Panią Witek, zrobili, zrobiło się coś z tym? Nie, bo jak wam się nie podobało, to od nowa gra gotowa. Pamiętacie 30 sekund Terleckiego? Pamiętacie głosowanie w sali kolumnowej, gdzie wyrzucaliście innych posłów? Pamiętacie podpisywanie się pod, pod komisjami, gdzie was nie było, Ziobry i innych? Ludzie, ja się pytam, panie premierze, panie marszałku Chłownia, no przecież Suski wychodzi i tak się drze. No nie ma, nie możecie ruszyć tam tych spraw, gdzie macie dowodową sprawę, no wykładaną, wziąć ich za... Wiecie za co, no, za to, za, za co ja mówi najbardziej. Za co ich wziąć? No. Po prostu. Nie ma, nie ma o czym mówić. No. I wyjdzie mój nie no, bo Tusk wyszedł i, i złamał konstytucję, bo powiedział, odpowiedział na derdymały dudy. No musiał zrobić, bo nie mogły, mogły Dyrdy Mały, przepraszam, cymbała, po prostu cymbała. Ja się zgadzam z tym, co mówi redaktor Tomasz tym nie może, nie może cymbał wpływać na, dalej, na, na całe społeczeństwo. Wyszedł i odpowiedział. No, na ewidentne nieprawdy i na te bzdury. No. Ale tutaj nie. Jakby był Terlecki, to by nie byłoby w ogóle o czym mówić. To wyłączałby mikrofon, chodziłby kosim krofiem po Sejmie i... A pan by biegał i by zrywał różnego rodzaju materiały z tablicy, gdzie się pokazywały. Pan by był dumny z tego, że pan jest komandosem, co, co zrywa jakieś tabliczki. Czy pan leci i daje te kombinerki, czy tam, co tam innego, Kaczyńskiego, ja by sobie wieniec wysinał. Powiedzcie, no, jesteście śmieszni. Wy jesteście po prostu śmieszni, a, a wy jesteście mm, wołowe. wiecie co? Bo nie potraficie odpowiedzieć. Macie, przypomnijcie reasumpcję. pokażcie, już zapomnieliście. Pani Witek mogła się powoływać na, na ekspertów, których nie miała. Mógł biegać szmata Kukis, który się tak prosił, żeby się nazywać. Mógł biegać do, do tego pokoiku tam i wychodzić z głową skrzywioną. Dlaczego w głosowaniu nie poszło? A wy mówicie, że Tusk wyszedł i złamał konstytucję, bo przykrył bała. No, no nie no. Szanowni Państwo. Macie szczęście, że nie ma mnie ani Janka tam w Sejmie, bo po prostu byśmy Was batożyli tam. Wiecie co? Ja wiem, dlaczego z nami się nie chce. Ja, broń Boże, ja nie podbijam sobie Jankowi bębęka, ale to jest niezwykle proste. Po prostu w kulturalny sposób odpowiadać Wam na te kretynizmy, odpowiadać Wam na bieżąco, tak z plaskacza, tak pysk po prostu. Przepraszam za wrażenie. Oczywiście wirtualnie. I wtedy od razu się Naprawdę. Bud kształtuje świadomość. To rzeczywiście tak, tak jest. Oczywiście też tylko to jest taka metafora. Do więzienia, panie Kaczyński. Do więzienia. Do więzienia, a państwo do zobaczenia.